Cześć, jesteśmy już po meczu Polska-Walia. Ja sam nazywam się Jan Bukowiecki i serdecznie zapraszam Was na wnioski. Wnioski, które można wysnuć po tym meczu. Jeśli ktoś nie oglądał, to serdecznie zachęcam do właśnie pozostania ze mną podczas całego tego materiału. Oczywiście do subskrypcji, do łapki w górę tutaj zachęcam każdego. I nie przedłużając, naprawdę przejdźmy do tego, co się działo, bo moim zdaniem to spotkanie było całkiem użyteczne w kontekście tego, jak ma wyglądać reprezentacja Czesława Michniewicza, a może inaczej. Zwyczajnie spotkanie z Walią, mimo tego, że wygrane, mimo tego, że pewnie wynik był lepszy niż cała otoczka i cały sposób gry reprezentacji Polski, cały ten mecz pokazał, że zwyczajnie no, trzeba dużo pracować i tej pracy będzie musiało być wręcz arcydużo przed właśnie reprezentantami Polski, przed podopiecznymi Czesława Michniewicza, bo oni na tle dość rezerwowego składu Walii wyglądali przeciętnie. Nie chcę mówić, że słabo, ale na pewno przeciętnie. Oczywiście reprezentacja Walii, co zresztą mówiłem we wczorajszym materiale, jest ekipą naprawdę bardzo dobrze zorganizowaną, która gra notorycznie w tym ustawieniu 3-5-2 z dziesiątką, która się cofa tam przed napastników, wchodzi między linię, i to jest ekipa, która gra od kilku lat tym samym ustawieniem, z tym samym szkoleniowcem. Wczoraj to właśnie opowiadałem w materiale, do którego serdecznie Was odsyłam, jeśli jeszcze go nie widzieliście. No a dzisiaj mogliśmy się tylko o tym przekonać, że faktycznie Walia jest naprawdę dobrze zorganizowana, że wysokim pressingiem, że jest monolitem na boisku, to znaczy, że przemieszcza się płynnie z jednego końca na drugi, że tam nie ma miejsca tak naprawdę między liniami. No a reprezentacja Polski miała z tym problemy. Miała z tym problemy tak naprawdę na własne życzenie, bo w pierwszej połowie wydaje się, że było kilka sytuacji, które trzeba było zakończyć golem. Choćby strzał Piotrka Zielińskiego główką po fantastycznym podaniu Mateusza Klicha. Notabene, o ile się nie mylę, wtedy ta wrzutka Klicha była właśnie tym, co stało się po przyciągniętym dośrodkowaniu tym Mateusza Puchacza, do którego także dojdziemy. Także była ta indywidualna, cudowna wręcz akcja Roberta Lewandowskiego, więc kilka sytuacji na gola było. Finalnie zakończyło się bramką dla Walii w 51. minucie na 1 do 0, gdzie być może błąd popełnił Kamil Grabara. Tam słyszałem, że właśnie wypowiadał się bramkarz Kopenhagi, który dzisiaj zaliczył debiut w seniorskiej reprezentacji Polski, że ma takie ambiwalentne uczucia, że nie do końca jest przekonany, czy mógł zrobić więcej przy tej bramce, bo faktycznie był zasłonięty. Przede wszystkim wskazałbym jedną podstawową wadę Polski, reprezentacji Polski w tym spotkaniu. I to była bierność. Bierność dojmująca, bierność kompletna wręcz w pewnych momentach, i było to widać właśnie przy bramce dla Walijczyków. Było to widać w wielu momentach tak naprawdę, gdzie pozwalaliśmy na zbyt dużo reprezentacji Walii. Także to było tak naprawdę widoczne w spotkaniu ze Szkocją marcowym w sparingu, bo tam także ta bierność była wręcz, no, tak jak powiedziałem, kompletna. Naprawdę bardzo często dajemy sobie wchodzić na głowę, a odnoszę wrażenie, że to jest coś, co trzyma się naszej reprezentacji od co najmniej kilku lat, że mimo wszystko czasem dobry jest właśnie na przykład Kamil Glik, dobry jest Jacek Góralski, żeby właśnie podostrzyć, jakkolwiek komicznie by to nie brzmiało. Dzisiaj tego podostrzenia zwyczajnie brakło, bo tutaj naprawdę było tragicznie, jeśli chodzi o doskok do rywali, tak jak zachował się Krychowiak przy. To jest dla mnie nieakceptowalne. Tak samo Jan Bednarek, który stał, tak samo jak stał przy bramce Harry'ego Kane'a na Narodowym we wrześniu, o ile się nie mylę, 8 września, wtedy Kane zdobył bramkę w tym meczu, który zakończył się 1-1 Polska-Anglia. Tam Bednarek także stał, tutaj też Bednarek stał, też Krychowiak doszedł tak naprawdę, dobiegł sobie truchcikiem do strzelca gola, który gra, o ile się nie mylę, w Swindon Town, czyli w czwartej lidze angielskiej. No oczywiście nie jest to zbyt wysoki poziom. Zatem tutaj, zanim bym winił Kamila Grabarę, który wydaje mi się, że dzisiaj może zaliczyć ten mecz do udanych, który może jak najbardziej powiedzieć o sobie, że zagrał całkiem przyzwoity mecz, czego dowodem choćby była ta reakcja Wojciecha Szczęsnego, kiedy wypiąskował raz piłkę Kamil Grabara. No to właśnie była kamera skierowana na głowę i na postać Wojtka Szczęsnego, który oklaskiwał swojego młodszego kolegę, więc widać, że tutaj ta wiara jest całkiem niezła. No i być może faktycznie przy bramce mógł się zachować lepiej Kamil, no ale tutaj, tak jak mówię, większy błąd był w braku doskoku. I ten brak doskoku to jest coś, na czym naprawdę warto się skupić, bo będziemy mieli mecze z Holandią, będziemy mieli mecze z Belgią. I tam, jeśli nie doskoczymy do Kevina De Bruyne, jeśli nie doskoczymy do
innych piłkarzy klasy światowej, którzy grają zwyczajnie w ekipach z kraju Beneluxu, no to trzeba będzie się modlić o to, żeby ten wynik był korzystny. Mi się choćby kojarzy taki mecz Polska-Włochy za Jerzego Brzęczka. Wtedy też było to pamiętne 8 sekund milczenia. Rzecz jasna teraz daleko polskiej reprezentacji właśnie za kadencji Czesława Michniewicza do takiego stanu, no ale mimo wszystko tam również byliśmy bezradni, również byliśmy bierni. Dzisiaj może bezradni nie byliśmy, ale ta bierność i właśnie kompletny brak doskoku, kompletny brak agresji, takiej chęci zwyczajnie zabrania piłki, no to było coś, co mogło się nie podobać, chociaż Polacy z drugiej strony całkiem nieźle wyglądali, jeśli chodzi o zbieranie drugich piłek, jeśli chodzi o ten kontrpressing, no bo naszym głównym sposobem na wychodzenie spod pressingu Walijczyków była długa piłka rzucona na Adama Buksę, a tam często zwyczajnie przegrywał nowy napastnik Lons tę walkę o długie piłki, jako że obrońcy Walii byli rośli. Tutaj ten kontrpressing wyglądał całkiem nieźle, ale przechodzimy teraz do drugiej części, do zmienników. I tutaj naprawdę to jest coś, nad czym warto się skupić. Jakub Kamiński, piłkarz absolutnie fantastyczny, jeden z najlepszych, jak nie najlepszy młodzieżowiec w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy, także jeśli chodzi o ogólnie polskich skrzydłowych. W ostatnich latach mieliśmy deficyt, rzecz jasna był Kamil Grosicki, był Sławek Peszko, no ale umówmy się, że były postacie, o których byśmy marzyli. Z kolei Kuba Kamiński, tak jak mówił Piotrek Stokowiec w studiu meczyków, o ile się nie mylę, po zakończonym meczu, ten chłopak będzie miał wielką karierę i tak naprawdę to jest naprawdę zawodnik, który rozhulał ten mecz, rozhulał naszą lewą stronę. Widać było dobrą nić porozumienia między Nikolą Zalewskim. Mogło się podobać to, jak wyglądała reprezentacja Polski po zmianie, po przejściu na ten system 4-4-2, gdzie Zalewski z Kamińskim grali po jednej stronie. No i ta lewa strona, młodzież, co ważne, która będzie grać za chwilę na naprawdę porządnym europejskim poziomie, żeby nie powiedzieć, że już nie gra, bo Zalewski jest zdobywcą Ligi Konferencji Europy z Romą, z kolei Kamiński Wolfsburga po tym sezonie. I tutaj to jest coś, na co trzeba zwyczajnie patrzeć bardzo, ale to bardzo optymistycznie w kontekście przyszłości reprezentacji Polski, bo na takiej piłkarza trzeba będzie opierać tę kadrę. Nie chcę tutaj mówić złego słowa o Tymoteuszu Puchaczu, ale nie jestem pewien, czy jest bardziej irytujący piłkarz od Tymka, jeśli chodzi o jakość jego dośrodkowań, jeśli chodzi o to zwyczajnie, jak gra Tymoteusz Puchacz, bo to jest kolejny mecz, gdzie tak naprawdę popularny Puszka popełnia te same błędy i ja wiem, że on jest świetny motorycznie, ja wiem, że on trenuje bardzo, bardzo dużo, że te obciążenia są gigantyczne, jeśli chodzi o jego ciało. Ja też wiem, że on jest naprawdę świetnym człowiekiem, świetnym rozmówcą, bo to możecie choćby sobie zobaczyć na kanale Foodstruck, gdzie te rozmowy były właśnie z Tymoteuszem Puchaczem i w każdej z nich dało się Tymka polubić. No ale jeśli chodzi o jego grę w reprezentacji Polski, to tak naprawdę mamy mecz nieudany za nieudanym. Mamy mecz ze Szwecją na Euro 2020, gdzie Puszka zwyczajnie nie potrafił przerzucić pierwszego zawodnika. Mamy mecz z Węgrami pod koniec roku na Narodowym, ostatni mecz w 2021 roku, gdzie dwa błędy tak naprawdę prowadzą właśnie do straty gola przez Polaków. Dwa błędy Tymoteusza Puchacza. Dzisiaj mamy także spotkanie, nie chcę mówić, że sparingowe, no ale w gruncie rzeczy poważniejszy sparing z Walią, z rezerwową Walią, co warto podkreślić, i Tymoteusz Puchacz także sobie nie daje rady. Co więcej, większa ilość piłkarzy sobie nie dała rady, bo dzisiaj Krychowiak też zagrał słaby mecz. Także zagrał przeciętnie Bartek Bereszyński, który wydaje mi się, że dość rzadko zapuścił się w okolice ofensywne. Mateusz Klich, poza tym jednym podaniem do Zielińskiego, także zgasł zwyczajnie. I on zgasł naprawdę od dłuższego czasu. Oglądam Premier League regularnie i mogę wam powiedzieć, że z Mateuszem Klichem dzieje się coś bardzo niedobrego od co najmniej kilku tygodni, żeby nie powiedzieć miesięcy. No ale Tymoteusz Puchacz może poza spotkaniem z Anglią na Narodowym zalicza po prostu występy kompromitujące i tutaj trzeba będzie się zastanowić nad tym w głowie Czesława Michniewicza, jeśli on powiedział, selekcjoner oczywiście, przed tym meczem na konferencji prasowej, że właśnie spotkanie z Walią i kilka najbliższych dni da mu odpowiedź na kilka bardzo istotnych pytań, że to będzie taki poligon doświadczalny, no to niestety obawiam się, że Tymoteusz Puchacz zwyczajnie w wyjściowym składzie na kolejne mecze się nie znajdzie, w przeciwieństwie do Zalewskiego, w przeciwieństwie do Kamińskiego, bo oni naprawdę... Karol Świderski, jakby nie patrzeć, nieprawdopodobny jest w kadrze, wchodzi, tak naprawdę robi swoją robotę, strzela bramkę, także strzela bramki
bardzo istotne dzisiaj, także gol dość inteligentny. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie o meczu z Walią. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Już niedługo one się pojawią na kanale Żyjmy Futbolem, choćby poruszymy temat Roberta Lewandowskiego, Bayernu Monachium i Barcelony. Co tam się dzieje na tej linii? No ale ten film dopiero za kilka dni. Tak czy siak, przypominam, subskrypcja, łapka w górę, dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!